Jest 30 stycznia i zaraz będzie luty, a to oznacza nam Obajmo. Wiecie, kiedy ostatnio pomalowałam plastikowego konika? Tak, rok temu w Namupajmo. I tak, jest teraz dużo rzeczy, które powinnam robić. Na przykład ogarniać mieszkanie, pisać licencjat. No, ja nawet nie mam planu, jaki miałby być to model, w sensie, którego skustomować, na jaką maść. Ale czy chcemy to robić? Musimy to zrobić. Właśnie dlatego bardzo spodobało mi się, że koniki Ursza przejęły troszeczkę pałeczkę, przynajmniej na naszym polskim rynku. No może niekoniecznie, tak? Jest to jednak duża inspiracja po prostu, bo fakt, że jest to wyzwanie, ja czuję troszeczkę na siebie nałożoną taką presję, że ja muszę dać radę i to jest taka pozytywna presja. I nie miałam takiej presji przez pozostałe 11 miesięcy. Dlatego nie doczekaliśmy się ani jednego customa. Więc mam nadzieję, że przez ten luty chociaż zacznę pisać licencjat i zrobię chociaż jeden model konika. Także trzymajcie kciuki i zobaczymy, czy damy radę. I tak by the way, nie chcę rywalizować tutaj z konikami Ursza pod względem kanału i pod względem tego, co ona robi, bo ona robi to świetnie. I myślę, że nie nadaje się do takiej formuły customów, jak ona robi. Więc ten filmik będzie zbieraniną moich myśli, tego co stanie się przez ten miesiąc. A dzisiaj mam dzień wolny, mówię dzień wolny, a nie dzień wolny, ponieważ jadę oddać krew i widzimy się za chwilę, jak będziemy wybierać model, bo mam nadzieję, że dzisiaj chociaż tyle zrobimy i może zaczniemy prepping. W ogóle zobaczcie, nie dość, że jest naprawdę biało, to zaczyna padać śnieg, także ja się bardzo cieszę, bo jest po prostu przepięknie. Kimuś, co myślisz na temat śniegu? Fajny jest, co nie? Mamy do dyspozycji ten karton oraz kilka innych modeli. Kilka znaczy sporo. Może po kolei. Dość poważną propozycją byłby ten model. Myślę, że nad nim będę myśleć, jeżeli chodzi o wybór modelu na ten rok. Chyba nie mam ochoty na szlejcha. Ale zobaczymy. Ten na pewno odpada na ten moment. Z tym maluchem mam konkretne plany, które mam gdzieś w swojej głowie. Także myślę, że nad jego kandydaturą również możemy pomyśleć. Nie. Ten mógłby być, ale jakoś chyba nie. Jakoś na ten moment mi nie leży. Lekta, z którą byłoby sporo roboty, ponieważ, no, widzicie jej nóżki. Zdecydowanie nie tym razem. Wyjmę teraz wszystkie bodziaki i sprawdzimy, na które możemy się pokusić. Zobaczmy, co kryje się tutaj. Ogólnie ja mam jeszcze kilka modeli body rozsiane gdzieś po całym swoim domu, natomiast chciałabym ich poszukać. Także na ten moment zajmijmy się tymi, które są na wierzchu. To jest dosyć ciekawy model i myślę, że nad jego przerobieniem mogłabym pomyśleć, jednak chyba nie mam ochoty na niego tym razem. Tu byłoby naprawdę dużo pracy, jeżeli chodzi o prepping. No nie wiem, ale na ten moment nie. Wiem, że pracę nad nim niejako zaczęłam, a raczej miałam zacząć, ale nie dysponowałam epoksy, którym teraz dysponuję. Ale chyba nie dysponuje cierpliwością ani chęcią, jeżeli o niego chodzi. No dobrze, a co z tym panem? W zasadzie mogłabym go wziąć. Jest to dosyć ciekawy model, dosyć masywny i można byłoby tu się pokusić o dosyć ciekawe maści, ze względu na to, że Tinkery jednak troszeczkę ich posiadają. Także na razie przełóżmy go do zastanowienia, chociaż mam wrażenie, że z tą dwójką na razie przegrywa. I mamy tutaj następny model, z którym trzeba byłoby się troszeczkę pobawić, ale coś mi się nie widzi w nim, także na razie nie. Kolejny bodziak, z którym trzeba by było troszeczkę popracować. Ja nie czuję się na razie na tyle zaawansowana, żeby naprawiać tą nóżkę, tym bardziej, że będę miała deadline. A jednak z epoksy będę pracowała pierwszy raz, także na razie przepraszam cię maluszku, ale cię odkładam, pomimo tego, że chciałabym zrobić na jego bazie customa. Mamy tutaj również konika bez ogonka, także myślę, że jego również na razie sobie zostawię. O, a tutaj był sprepingowany i przyszykowany, chyba nawet umyty, sądząc po tym papierze. Laczka też rasy Dartmoor, tym razem jednak ze szlejś. Testowałam na niej podkład z Action. Chciałabym się chyba z nim bardziej zaznajomić, ponieważ widzę, że
zrobiły mi się tutaj zacieki na niej. Farba niestety zjada szczegóły, które są na modelu, także myślę, że tutaj trzeba było bardziej ostrożnie podejść do tego konkretnego podkładu. Tak więc mam trzech takich finałowych kandydatów na ten moment. Tego odkładam, tak już definitywnie. I poszukam sobie maści, które mogłabym zrobić zarówno na tym, jak i na tym modelu. Zobaczymy, jakie umaszczenia mają te rasy, które chciałabym może zrobić. Jeżeli znajdę coś ciekawego, to wtedy wracam do Was i zaczniemy pracę nad którymś z tych dwóch modeli. Oficjalnie postanowiłam, w tym roku po raz pierwszy będę customować Briera. I tak, będzie to mój pierwszy Brier, którego podam customizacji. Poddam, nie podam. Także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I mam nawet maść dla tego malucha. W sumie dosyć podobną. Będzie to Palomino z chyba nie derką. Nie wiem, jak to nazwać. Tutaj macie zdjęcia ogólnie. Są one z Instagramu. Nazwa Wam się również wyświetla. Nie jestem w stanie jej wypowiedzieć. Z tego, co się zorientowałam, jest to hiszpański profil. Jeden z koni, które znalazły się na profilu, bardzo przypadł mi do gustu, więc stwierdziłam, że czemu by nie przenieść tego na model. Jest 19 lutego, co oznacza, że mam naprawdę mało czasu, żeby ogarnąć tego oto pana. Czy mi się uda? Sprawdźmy to. Wiecie, jak bardzo jestem w tyle? Że dopiero będę robiła prepping. Tak. Minęło 1,5 godziny i myślę, że na ten moment prace są skończone, więc w tym momencie idę umyć model i zobaczymy, jak będzie prezentował się po pierwszej warstwie podkładu. I to jest właśnie ten moment, w którym orientuję się, że nie, prepping wcale nie jest zakończony. I wtedy jeszcze nie wiedziałam, że kolejna sesja preppingu zajmie mi następne 1,5 godziny. Było to moje pierwsze zetknięcie z masą epoksydową i wiecie co? Nie było najgorzej, ale nie było też dobrze. Chociaż i tak uważam, że najgorszy w tym wszystkim był fakt, że nie miałam po prostu odpowiednich narzędzi. Jako że epoksy musi zastygnąć, konik dostaje dokładnie dobę odpoczynku. 22 lutego zabieram się do działania. I tak, zgadliście. Wracam do preppingu. No to... Przyszłaś cię przytulić? Jak widzicie, kimchi przyszła mi troszeczkę poprzeszkadzać, no ale przecież nie mogłam jej wyrzucić. No i rozpoczynamy pracę z kolejnym nowym medium, z którym nigdy wcześniej nie pracowałam. Tym razem jest to ciecz, która zastyga na coś w rodzaju gumy, dzięki czemu później można ją z łatwością odkleić i spod spodu wyłania się warstwa początkowa. Nałożyłam warstwę bazową koloru. Ogólnie jest 21, ja wczoraj poszłam spać około 1, a wstaję około 6, więc jestem troszeczkę padnięta, tym bardziej, że wczorajszy dzień miałam dosyć intensywny, dlatego też nie miałam czasu nawet, żeby robić customa. Ale nałożyłam maskol i chciałabym nałożyć chociaż jedną warstwę pasteli. Wiem, że prepping nie jest idealny i że mogłabym to zrobić lepiej. W ogóle nałożyłam za wcześnie podkład po tym, jak nałożyłam maskol, ale coś miałam w głowie, że on nie może wyschnąć. Nie wiem, dlaczego nie poczekałam tych 20 minut. Nie pytajcie. Mam nadzieję, że to w ogóle wyjdzie. Że tegoroczne namopajmo nie będzie dla mnie wielką klapą. Jeżeli tak, to zrobię wszystko, co mogę, żeby ten custom wyglądał jak najlepiej do końca lutego. Idę nałożyć jedną warstwę pasteli, nakładamy troton i na dzisiaj to będzie raczej koniec moich prac. Idę do łóżeczka, idę spać, odpocząć troszeczkę i mam nadzieję, że jutro z nową siłą, energią i może czasem wrócę z pracy i od razu zabieram się za customa. Także trzymajcie za mnie kciuki, żebym się wyrobiła. Pracę rozpoczęłam od suchych pasteli z Kohinora, następnie przeszłam na pan pastele.
Następny dzień i zabieram się za kolejną warstwę pasteli. Kadr nie jest ustawiony pod to, żebym do was mówiła, ale nie mam odpowiednich pasteli, żeby rozjaśniać tą maść w sposób właściwy. I szczerze mówiąc, odbiegłam troszeczkę od tego, jak powinna wyglądać, ale mi się podoba. I szczerze mówiąc, chyba nie chcę jej bardziej ruszać. Ja wiem, że to jest dopiero druga warstwa pasteli, ale mam takie jakieś poczucie, że nie chcę w to iść dalej. Chcę po prostu zostawić to w taki sposób, jak jest, więc chyba będę ściągać to niebieskie coś, co tutaj nałożyłam. Jeszcze się przyjrzę temu konikowi z bliska i podejmę ostateczną decyzję. Ściąganie tego glutka jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące i muszę przyznać, że efekt naprawdę mi się podoba. Czy straciłam motywację do robienia customu? Minęły 2 dni, jest niedzielny wieczór? Możliwe, ale mam nadzieję, że teraz przyjdą mi chęci i siły i po prostu zabiorę się do roboty. Nie chciałam się zmuszać, ponieważ wiem, że to nigdy nie przynosi nic dobrego. Ale teraz zabieram się już do pracy. Nałożyłam cieniutką warstwę różowej pasteli na chrapki oraz okolice oczu. Zasprayowałam trotonem i troton się skończył. Także muszę poszukać innego. Na pewno jakiś w domu jeszcze jest. Jest to moment, w którym zaczęłam pracować nad kopytkami i muszę przyznać, że przyłożyłam się do nich troszeczkę bardziej niż zwykle i ten efekt chyba naprawdę mi się spodobał. Wczoraj nie nagrałam tak naprawdę zakończenia, ale zrobiłam kopytka. Jest to słabo widoczne, bo lampa nie jest skierowana konkretnie na mnie, ale kopytka już są i dzisiaj skupię się na oczkach. Oczko wykonane, także pora zabrać się za grzywę oraz ogon. Oczka zrobione, grzywa zrobiona, ogonek zrobiony, kopytka zrobione. Jutro będę nakładała gloss i może poprawiała jakieś detale. No nadal na żywo wygląda to troszeczkę inaczej, jednak macie jakikolwiek pogląd. No i od razu druga strona. Mam ostatni dzień, żeby skończyć custom, także zabieram się za... tego malucha. Teoretycznie został sam gloss. Praktycznie zaraz popatrzę na te oczy, wkurzę się, że mi nie pasują i będę musiała troszeczkę coś zmienić, ponieważ niebieskie oczy wyglądają tak sztucznie i mam nadzieję, że jak dzisiaj je podniosę, w sensie ten karton, to okaże się, że one wcale nie wyglądają tak sztucznie, jak mi się wydaje, ale mam wrażenie, że jednak wyglądają. Także nie mam rękawiczek. No nie, no tu wygląda źle. Są zbyt niebieskie. Zbyt intensywnie niebieskie, także będę chyba je rozjaśniać. Oczywiście, że muszę dodać sobie pracy. Okej, poprawiłam oczy. Nie są już aż tak intensywne. Nadal są intensywne. Jednak jadę teraz szybko do Rossmana po karmę dla dzieciaków. I jak wrócę, to może jeszcze coś podziałam. Wtedy podeschnie ta warstwa farby, którą teraz nałożyłam. I może na to dodam białą pastelę, żeby to trochę rozjaśnić. Zobaczę, jeszcze będę kombinować. Na razie jadę.
przyszła pora na końcowy glos, czyli moment, w którym koń budzi się do życia. Ale zanim uznam, że custom został oficjalnie ukończony, to idę na kilka zdjęć. A jeżeli ktoś zastanawia się, jak wygląda miejsce, w którym robię zdjęcie w pełnej okazałości, to wygląda to właśnie tak. Słoneczko zachodzi mi za tą górę niestety, więc muszę się troszeczkę sprężać. No i co? Cykamy! No dobrze, a jakby się ktoś zastanawiał, jak wyglądam ja podczas sesji, to właśnie tak. Także... tak właśnie to wygląda. Robiłam troszeczkę zdjęć i mam szczerą nadzieję, że chociaż kilka się nada. Muszę wam przyznać, że zazwyczaj robiłam zdjęcia lustrzanką, po prostu aparatem. Ale w tym momencie mam wrażenie, że aparat, który mam w telefonie, robi obecnie lepszych zdjęć niż moja lustrzanka. Tym bardziej, że nie jestem specjalistką i nie potrafię dobrze ustawić mojego aparatu do tego stopnia, żeby zdjęcie wychodziło w 100% takie, jakie chcę. Więc eksperymentalnie dzisiaj zrobiłam zdjęcia zarówno lustrzanką, jak i telefonem. A raczej gałęzie. Wracając, zrobiłam eksperymentalnie zdjęcia zarówno lustrzanką, jak i telefonem. I po prostu w domu na komputerze sprawdzę, które prezentują się lepiej. A tak jeszcze przy okazji, przyszedł mi troton, także jesteśmy uratowani.